kochani, cieszę się, że mogę znowu przed wami siedzieć, tak? Tym razem nie stanąć, tylko siedzieć. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat rodziny pańskiej. To już jest ostatni odcinek tego cyklu. Ale pozwólcie, że chociaż na chwilę skłonię głowę i poproszę Pana o prowadzenie. Panie Boże, chcę Ci oddać ten czas nauczania, abyś raczył pobłogosławić nam wszystkim, abyśmy mogli coś z tego dla siebie wynieść do naszego życia. Panie, daj, żebym nie powiedział niczego, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Dopomóż mi, Panie. Amen. Jakby podzieliliśmy tą sprawę na trzy części. Pierwsze, mówiliśmy o stanie początkowym rodziny pańskiej, więc wspomnieliśmy o narodzeniu pańskim. Zastanawialiśmy się nad paroma rzeczami, między innymi nad tym, czy Maria miała inne dzieci z Józefem. Czy po prostu czy żyli jak małżeństwo, czy jak chcą niektórzy, nie żyli jak małżeństwo. Czyli stwierdziliśmy, że Pismo Święte nie dostarcza absolutnie żadnych poszlak, żeby miało być inaczej niż w normalnych domach. Raczej wręcz odwrotnie. Józef by był herosem, jak to żył tak. Ten z Marią. Może się zdarzają herosi, ale ja nie widzę żadnych podstaw. Jest takie zaburzenie, tak? Jest takie zaburzenie tak. Zdiagnozowane normalnie przez lekarzy, ale to jest zaburzenie. Tak. Czyli krótko mówiąc, gdyby Józef nie współżył ze swoją żoną, to byłoby to małżeństwo dysfunkcyjne. Z całą pewnością. Zwróciliśmy też uwagę, że pierwszym przykazaniem, które Bóg dał człowiekowi, jest: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Zwróciliśmy uwagę również, że na podstawie Księgi Sędziów 11 rozdziału, że bezdzietność była traktowana jako wstyd, powód do płaczu. Maria była w takiej kulturze wychowana, gdzie Żydówki konkurowały z sobą, zgodnie z drugim rozdziałem Malachiasza, która urodzi więcej potomstwa Bożego. Do tej pory te porządne Żydówki tak postępują, tak? Mają po 14 dzieci. Po 14 dzieci, tak. Tak. W związku z tym nie widzimy powodu najmniejszego, żeby słowo bracia i siostry pańscy traktować w sposób inny niż bezpośredni. Oczywiście te słowo bracia i siostry gdzieniegdzie znaczy coś innego. Ale żeby przyjąć drugorzędne znaczenie tego słowa, musi być jakiś istotny powód w piśmie, nie poza pismem. W drugiej części, druga część poniekąd wyjaśniała, dlaczego Pan Jezus, wisząc na krzyżu, oddał swoją matkę w opiece Janowi. Powodem było to, że w istocie przez swoją rodzinę został odrzucony. Do 7 rozdziału Ewangelii Jana żeśmy zaglądali, gdzie bracia jego bracia nie wierzyli w niego. W 3 rozdziału Ewangelii Marka prześledziliśmy, jak rodzina przyszła, aby go schwytać. Tam jest powiedziane, jaka to rodzina była. To była jego matka, jego bracia i jego siostry. Wiemy, że Pan Jezus ostatecznie traci dom. Traci swoją rodzinę. Mówisz, że ptaki niebieskie mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonić. Powiedzieliśmy też o tym przełomowym punkcie, w którym się to stało. Tym przełomowym punktem było wygnanie przekupniów ze świątyni. To był moment, którego brat pański Jakub Sprawiedliwy, jak jest nazywany w pismach, Jakub Cadik, nie mógł znieść.
nie mógł znieść, że Pan Jezus mógł coś takiego zrobić. Taką hańbę rodzinie przynieść. Tak to traktował. Powiedzieliśmy to na podstawie Psalmu 69. Gdzie jest powiedziane, że stałem się obcy braciom matki mojej, gdyż gorliwość o dom Twój pożera mnie. I ten cytat przypominają sobie uczniowie nie przypadkiem, właśnie wówczas, kiedy Pan Jezus zrobi porządek w świątyni. Tak więc fizyczna agresja, którą wtedy Pan Jezus zastosował w celu oczyszczenia domu swojego Ojca, spowodowała jakby taki skutek. Skończyliśmy tą część w Dziejach Apostolskich, zastanawiając się, jak też do tego doszło, że w Dziejach Apostolskich Maria 1,14, otwórzmy zresztą. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami i z matką Marią Jezusa i braćmi Jego. Matka Maria Jezusa, żeby nie było cienia wątpliwości, i Jego bracia są w wieczerniku, jak to mówią, albo w górnej izbie, i oczekują na zesłanie Ducha Świętego, trwając na modlitwie. Jak do tego doszło? Ewidentnie nastąpiła zmiana. Pod krzyżem ich nie było. Maria była, tak. Był Jan, najwierniejszy z uczniów. Umiłowany uczeń pański. Ale Jakuba, brata pańskiego, tam nie było. On wciąż się wstydził za to, co Pan Jezus zrobił. Wciąż nie wierzył w Niego. Odpowiedź jest w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Tam, gdzie jest podana kwintesencja Ewangelii. Zapamiętajcie to sobie. Kwintesencja Ewangelii tam jest podana. Jest powiedziane od... będę czytał może od 3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, pierwszy z apostołów, który zobaczył Pana, pierwsza kobieta była, tak? Ale pierwszy z mężczyzn to był Piotr. Po tym 12. Zwróćcie uwagę, że nie pisze, że 11. Judasz już nie żył. 12. To jest interesujące, bo na tym etapie nie było Pawła. Tym samym przy okazji wspomnę wam, że zastanówmy się, czy przypadkiem do grona 12 nie wliczyć Macieja. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Jest mowa o zmartwychwstałym Panu. I teraz popatrzcie. Potem ukazał się Jakubowi. I to jest ten moment, o którym chcę powiedzieć. Jakub, brat pański, przeżył coś absolutnie niezwykłego. Ukazał mu się jego brat. Nie było możliwości dotarcia do tego człowieka. Ten człowiek był tak zafiksowany na przepisach prawa mojżeszowego, a także, nie wiem, jakiejś tam miszny, czy czegokolwiek oni tam w tamtym czasach mieli, że do niego nic nie docierało. On służył Bogu po swojemu. Ja myślę, że musiał być chyba bardzo podobny do Pawła. To był ten sam rodzaj duchowości. Przeciwny Chrystusowi.
chłopców. I zwróćcie uwagę, że podobnie jak w przypadku Pawła, także w przypadku Jakuba dzieje się mniej więcej to samo. Objawia mu się zmartwychwstały Pan. Zresztą czytajmy dalej. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Zwróćcie uwagę, że o 12 już było. Przy okazji wam mówię. Dlatego, że te teksty bardzo dobrze kwestie apostołów i apostolstwa bardzo dobrze pozwalają sobie ułożyć. Następnie wszystkim apostołom. Pan Jezus następnie ukazał się wszystkim apostołom i uwaga, a na końcu po wszystkich ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Czy na tej podstawie możemy przypuścić, że dzisiaj istnieją jacyś apostołowie? Na końcu po wszystkich? Czyli kto jest ostatnim apostołem? Paweł. Tak. Paweł. Na końcu po wszystkich. Przy okazji. To jest zupełnie to jako dodatkowy, także dodatkowa dygresja, tak jest, jeśli ktoś dziś twierdzi, że jest apostołem, to znaczy, że ukazał mu się Pan przed apostołem Pawłem. Więc możemy już spokojnie powiedzieć, że ktokolwiek dziś uważa siebie za apostoła, albo jest uważany za apostoła, jest apostołem fałszywym. Nie ma cienia wątpliwości. Przy okazji jeszcze dwie cechy. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus ukazał się wszystkim apostołom. Jest to cecha charakterystyczna apostolstwa. W tym też sensie Jakub, brat pański, jak zobaczymy w tekście, nazywany jest apostołem. Jakubem. Chociaż nie wlicza się do grona 12. I mamy to napisane w liście do Galacjan. Otwórzmy. List do Galacjan 1:18. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, aby się zapoznać z Kefasem. Paweł składa relacje z tego, jak doszło do tego, że jest apostołem. I przybywałem u niego dni 15. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. To jest właśnie ten tekst, który szereguje Jakuba, brata pańskiego, do grona apostołów. Nie do 12, ale do wszystkich. Tak jest. Najpierw Kefasowi, potem 12, potem 500 braciom naraz, potem Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. A na końcu Pawłowi. Taka jest kolejność. Widać wyraźnie, że Jakub, brat pański, należy do grona apostołów, do tych, którym ukazał się Pan Jezus. To jest bardzo istotne. Najistotniejszą misją apostołów było świadczenie o zmartwychwstaniu pańskim, co widzimy na kartach dziejów apostolskich. Oni nie musieli w nie wierzyć, tak jak my. Oni widzieli zmartwychwstałego Pana. Byli bezpośrednimi świadkami. Wiecie, dzisiaj też ludzie czasami mówią, że widzieli Jezusa. Że miał takie, wiecie, ciepłą rękę, kiedy ich dotknął. Jakieś tego typu androny. Wiecie, nie chcę, może ktoś coś tam widział, ale to na pewno nie ma takiej jakości, jak to objawienie się zmartwychwstałego Pana. Na pewno nie. Jeśli zajrzymy jeszcze do, wrócimy do dziejów apostolskich i zajrzymy do 12 rozdziału, wiersze w wersecie 17 wyraźnie widać, że Jakub to jest wyprowadzenie Piotra z
iść z więzienia. Że Jakub jest wymieniany jako ktoś szczególny. Widać wyraźnie, że odgrywa jakąś istotną rolę w zborze jerozolimskim. Tam pisze tak, dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, Piotr, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Jakub był kimś ważnym. Wiemy, że w Jerozolimie w końcu on tam pozostał jako ostatni wobec prześladowań. Jeśli jeszcze zajrzymy do 15 rozdziału, to to jest kwestia, wiecie, tak zwany pierwszy sobór jerozolimski w cudzysłowie. Jest rozważana kwestia pogan. Nawracają się poganie do Chrystusa. Co z nimi zrobić? Spotykają się wszyscy. Każdy coś mówi, ale słuchajcie, jest jedno decydujące przemówienie w tej sprawie. I to przemówienie decydujące to jest przemówienie Jakuba. Jakub był autorytetem zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Był sprawiedliwym, czyli pod względem zakonu mężem beznagany, tak samo jak Paweł. Paweł też proszę, co do zakonu beznagany. Kimś takim był Paweł, więc on był autorytetem. To nie był ktoś, kto po prostu coś tam się nauczył i powiedział. Jego całe życie świadczyło o tym. A gdy ci umilkli, 13 werset, odezwał się Jakub mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana. A także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, aby się wstrzymali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy szabat. Mamy streszczenie przemówienia Jakuba. Widzicie wyraźnie, że to jest człowiek, który zaufał Chrystusowi. Że kwestia podejścia do pogan to jest jego pomysł. W istotny sposób przyczynił się do rozwoju Kościoła. Mówimy o tej pogańskiej części Kościoła, żeby nie było wątpliwości. Takiej jak nasza. Przejdźmy jeszcze w Dziejach Apostolskich do 21 rozdziału tej księgi. Siedemnasty werset i 18 przeczytajmy. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba. A gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowili ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał pośród pogan przez służby jego. Więc jest już tylko Jakub. W Jerozolimie nie ma już Piotra. Jest już tylko Jakub i starsi. On ostatni. Jak się to ostatecznie kończy? Jakub zdaniem wszystkich praktycznie
ojców apostolskich i ojców Kościoła. List Jakuba to jest list Jakuba brata pańskiego. Tu nie ma, co do autorstwa tego listu, nie ma i nie było sporów. Chociaż wprost nie pisze w nim. Widzicie, Jakub jest kimś zmienionym przez spotkanie swojego brata. Tak głęboko zmienionym, że nie uważa tego pokrewieństwa za powód do chluby. Jak się przedstawia w liście Jakuba? Pamiętacie? Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Tak się przedstawia. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. On się wstydził swojego zachowania. Z całą pewnością. A spotkał przede wszystkim Boga, a nie swojego brata. Znaczy swojego brata też, ja mu pewnie, ale spotkał Boga przede wszystkim. Być krewnym pańskim. Co za zaszczyt. Ale apostoł Paweł, jeśli znaliśmy kogoś według ciała, już go nie znamy, mówi. Nie jest dla niego chlubą. Się wstydzi raczej. Jednak odgrywa istotną rolę. Jak umiera, wiemy z opowiadania Eusebiusza. W swojej historii kościelnej opowiada o śmierci brata pańskiego. Zbliżała się Pascha. Arcykapłan żydowski bardzo chciał czegoś spektakularnego dokonać, jeśli o chrześcijan chodzi. I pojmali brata pańskiego, Jakuba, ostatniego z apostołów, którego w Jerozolimie porwać mogli. I namówili go do tego, żeby publicznie zaparł się wiary. Jakub zrobił jakiś taki trik, że wyglądało na to, że się na to zgodził. Dokładnie nie wiemy, co odpowiedział, czy nic nie odpowiedział. W każdym razie wyprowadzono go w czasie święta na jakieś, postawiono go na jakimś wysokim murze w Jerozolimie. No i kiedy Jakub, sprawiedliwy, będący ogromnym autorytetem pośród Żydów, otwarł usta, wyznał wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy ze złości strącono go z tego miejsca, ale się nie zabił. I wtedy go dobili pałką, jak zwierzę. W chwili swojej śmierci modlił się za swoich oprawców. Nie poczytaj im tego grzechu. To jest oczywiście opowieść spoza Biblii. Ale mnie osobiście pasuje bardzo. Mieliśmy trzy etapy. Dzieciństwo Pana Jezusa, Jego odrzucenie i nawrócenie się do Niego, Jego rodziny. O ile dzieciństwo również w naszym życiu, w życiu wielu ludzi jest takie jakieś nie do końca uświadomione. Idziemy zwykle tam, gdzie nas rodzice prowadzą i nie wiem jak. Jakaś tam wiara jest pewno. Była w nas. Jakoś tam wierzyliśmy w jakiegoś Boga, mając jakieś pojęcie, bo ktoś nam coś opowiedział. Być może nawet było jakieś zafascynowanie. Natomiast pięknie jest, jeśli nie musimy przechodzić przez etap drugi. Jeśli wychowaliśmy się w domu chrześcijańskim i nawróciliśmy się, będąc dziećmi. Niestety nie wszyscy takie szczęście mają. Niektórzy nawet
chociaż urodzili się w wierzącym domu, przechodzili etap odrzucenia. Tak po prostu bywa. Tak po prostu bywa. Pamiętajmy, że trzecim etapem jest cud. Każde nawrócenie to jest cud. Ponieważ my naturalnie jesteśmy gotowi obudować się religią czy czymkolwiek tak szczelnie, że przypadkiem do nas nie docierało poselstwo Chrystusie. Ono jest po prostu bulwersujące. Nic nie musisz zrobić. Wystarczy, że uwierzysz i zbawionym będziesz. To oczywiście spowoduje zmiany w twoim życiu, a jakże? Ale pierwszy krok jest tak prosty, że aż nie do uwierzenia. Nie ma w tym żadnej filozofii, nie ma żadnego misterium, niczego takiego. To jest proste. Uwierz w Pana Jezusa i zbawionym będziesz. To jest aż tak proste. Co więc mamy robić? Opowiadajmy ludziom tą dobrą nowinę, którą przeczytaliśmy w 15 rozdziale Ewangelii pierwszego listu do Koryntian. Że Pan Jezus cierpiał za grzechy. Że umarł. Że został złożony w grobie. Że zmartwychwstał. A następnie ukazał się wielu ludziom, których świadectwa mamy napisane na piśmie. Zwiastujmy, mówmy to, ale pamiętajmy, że każde nawrócenie to jest cud. I nie leży on w zakresie naszych umiejętności. To jest coś, co Bóg sprawia. Nie wiem jak. Naprawdę nie wiem. Ja pojęcia nie mam, dlaczego na przykład jest powiedziane, wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata. Pojęcia nie mam, o co chodzi. Nie? Nie wiemy, którzy ludzie są wybrani, mówiąc wprost. Więc opowiadajmy Ewangelię. Pan rozpozna swoich i pociągnie ich do siebie. Bo nikt nie może przyjść do Pana Jezusa, jeśli nie pociągnie Jego Ojciec. My tylko mamy opowiadać. My tylko mamy się o nich modlić. I pamiętać, że jest to całkowicie dzieło Boga. Całkowicie dzieło Boga. Ja skończyłem. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Zbyszek? Mówiłeś o tych etapach, jakby to powiedzieć, młodych ludzi, którzy się w tym domu chrześcijańskim nawracają się. Mhm. Myśmy już kiedyś o tym rozmawiali, natomiast myślę, że nawet te osoby, które narodziły się w domu chrześcijańskim, tak, w wieku tych 14 czy 15 lat, niewątpliwie się nawróciły i dały się ochrzcić. Przychodzi do nich taki moment, kiedy po prostu przestają być w sumie dziećmi, a zaczynają stanowić o sobie. Tak. I muszą po raz kolejny, ja nie mówię, że to jest nawrócenie, jest to kolejny krok wiary czy uświęcenie, muszą po raz kolejny, jakby to powiedzieć, zawierzyć Chrystusowi. Podrosłemu. Kiedy wychodzą spod skrzydeł rodziców, tak, zaczynają stanowić o ciebie. I wtedy się zdarzają bunt i upadki, ja to zauważyłem, tak z obserwacji, ale... Jeżeli jest nawrócony, to z tego wychodzi po prostu, nie? Tak. Jest to jakby rodzaj dorastania, o, może w ten sposób. Fajnie. Poza tym cudem jest nawrócenie, ale dla mnie jeszcze większym cudem jest potem życie czy uświęcanie się, podnoszenie się z grzechu, z upadku. Tak. Tak, a to dokładnie potem widać, nie? Słuchajcie, to jest powiedziane, fundament Boży stoi niewzruszony.
zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od nieprawości każdy wzywający imienia Pańskiego. To jest fundament Boży. Tego pierwszego my nie znamy. To drugie można zobaczyć. Jeszcze coś? To ja dziękuję za uwagę. Zostało jeszcze trochę czasu. Dobrze.